Imperium Osmańskie schyłku XVIII i początku XIX wieku było targane szeregiem konfliktów zewnętrznych jak i wewnętrznych. We własnej domenie ówczesny sułtan Mahmud II musiał radzić sobie z paszami, którzy w jego imieniu zarządzali danymi okręgami tureckiego imperium. W rzeczywistości wielu z nich rządziło jako udzielni panowie, niewiele zważając na swego zwierzchnika. Walki wewnętrzne toczono również z Janczarami, którzy przez lata stanowili podstawę wojsk osmańskich, ale dzięki temu uzyskali wysoką pozycję w imperium. Janczarzy wraz z ich dowództwem byli przeciwnikami jakichkolwiek reform i często doprowadzali do przewrotów pałacowych, przez co Mahmud II rozpoczął likwidację tej formacji. Turcja prowadziła również wojny z Rosją. Osmanowie podczas nich głównie ponosili klęski, a pokój zawarty w Bukareszcie w 1812 roku doprowadził do tego, że Serbowie otrzymali pewną autonomię, a władcy w księstwach naddunajskich mieli również cieszyć się większymi swobodami oraz od tej pory mieli być wybierani w porozumieniu Turcji z Rosją. Te wydarzenia oraz wpływ rewolucji francuskiej, jak i późniejsze działania Napoleona, sprawiły, że w Grekach, którzy od setek lat znajdowali się pod panowaniem osmańskim, ponownie odżyły nastroje niepodległościowe. Mimo wcześniejszych nieudanych zrywów, Grecy właśnie w oparciu o Rosję upatrywali możliwość odzyskania wolności. W armii, jak i rządzie carskim znajdowali się również wybitni przedstawiciele greckich rodzin – Aleksandros Ipsilantis i Ioannis Kapodistrias. Poza tym rozpoczęto pracę u podstaw i już w XVIII wieku powstało wiele świeckich szkół, z których wyjdzie młoda inteligencja, która odznaczy się w nadchodzącym powstaniu. W europejskich miastach znajdowały się też duże ośrodki emigracji greckiej. To właśnie w rosyjskiej Odeście powstało tajne stowarzyszenie Filiki Eteria, dążące do wyzwolenia spod tureckiego panowania. Organizacja ta rozpoczęła akcje propagandowe, zarówno w kraju jak i za granicą. Gromadzono fundusze i broń, formowano oddziały. Delegacja grecka spotkała się z odmową pomocy od cara Aleksandra, który był zaniepokojony nastrojami rewolucyjnymi w Europie. Stowarzyszenie szukało więc kandydata na przywódcę powstania i w końcu został nim generał armii rosyjskiej, Aleksandros Ipsilantis. Turcy mieli świadomość o trwających działaniach, jednakże w tym czasie byli zajęci walką z Alim Paszą, zwanym Lwem z Janiny. Dzięki swemu sprytowi i przebiegłości został on paszą Epiru i Macedonii. Będąc formalnie lennikiem sułtana, wykorzystał zawirowania w Imperium Osmańskim i zjednoczył pod swoim panowaniem ziemie greckie i albańskie. Nie zważając na Murada II, zachowywał się jak król i prowadził samodzielnie politykę zewnętrzną. Sułtan nie mógł pozwolić na takie zachowanie, i gdy wreszcie nie był zajęty żadnym konfliktem w 1820 roku, ruszył zbrojnie na swego lennika. W takich okolicznościach w marcu 1821 roku Aleksandros Ipsilantis w sile 4,5 tysiąca powstańców przekroczył granicę rosyjsko-turecką i wkroczył do Jaz, rozpoczynając walkę o niepodległość Grecji. Ipsilantis liczył, że inne ciemiężone przez Osmanów narody przyłączą się do powstania. Gdy jego armia wkroczyła do Mołdawii, rozpoczęły się rzezie i pogromy ludności tureckiej. Takie zachowania będą charakteryzować cały okres walk grecko-tureckich. Niezdyscyplinowane wojsko powstańcze dotarło do Bukaresztu, grabiąc po drodze okoliczne tereny. Te działania i brak wsparcia z zewnątrz doprowadziły do tego, że Grecy zamiast zyskiwać stronników, tracili ich z każdym dniem. Sułtan wysłał wojska w kierunku Bukaresztu, który wkrótce zdobył, oraz wydał fanatyczną odezwę do swych poddanych, która skutkowała masowymi mordami greckich cywilów. Siły osmańskie szybko uporały się ze zwolennikami Ipsilantisa, a on sam uciekł do Austrii. Jednakże gdy w księstwach naddunajskich Grecy ponieśli całkowitą klęskę, na Peloponezie ludność chwyciła za broń i również tam trwało powstanie. Tak samo w tym miejscu rozpoczęły się rzezie Turków. Szacunki mówią nawet o 14 tysiącach zamordowanych cywilów w tym rejonie. W miastach samorzutnie powstawała ludność grecka i wkrótce zaczęto odnosić sukcesy. Zdobyto Kalamatę, pokonano kilkutysięczny oddział turecki pod Waltecji, czy odnoszono sukcesy na morzu. Następnie zdobyto Monemvasję, Navarino, Missolunghi, Korynt i stolicę regionu Tripoli, gdzie dokonano rzezi 8 tysięcy Turków. Mimo odnoszonych sukcesów wśród Greków nie było jednomyślności i powstały aż trzy oddzielne rządy.
Jednakże dzięki wytrwałym staraniom Aleksandrosa Mavrokordatosa 13 stycznia 1822 roku ogłoszono niepodległość i uchwalono pierwszą konstytucję Grecji. Turcy dopiero teraz mogli skierować w stronę powstańców większe siły, gdyż wreszcie po 17-miesięcznej kampanii pokonano Alego Paszę. Rzezie chrześcijan, niszczenie ich świątyń oraz morderstwo patriarchy Konstantynopola wywołało niezadowolenie Rosji, która zerwała stosunki dyplomatyczne z Osmanami. Jednakże największe oburzenie wśród opinii europejskiej wywołała masakra na wyspie Chios. Turcy wymordowali tam 25 tysięcy cywilów, a około 30 tysięcy rozprzedano w niewolę. Wśród mieszkańców Starego Kontynentu coraz bardziej rozwijał się filhelenizm, czyli wyrażanie poparcia dla sprawy greckiej. Zdobyto Ateny, ale na zachodzie i północy Turcy zaczynają odnosić sukcesy, a pod Petą rozbijają siły powstańcze, pośród których bohaterstwem wykazał się oddział złożony z Polaków. Gdy silne armie osmańskie zmierzały już, by zdławić trwające powstanie, Grecy pod wodzą Teodorosa Kolokotronisa zadziwiają świat i rozbijają wroga w okolicy Argos, a Mavrokordatos z 2000 ludzi obronił Missolungi przed 11 000 wrogich żołnierzy. Na zakończenie roku 1822 powstańcy zdobywają jeszcze Nauplion. Turcy jednak nie zamierzali odpuszczać i w 1823 roku zdobywają Korynt oraz po raz drugi oblegają Missolungi. Wysłana odsiecz do miasta została rozbita, jednakże obrońcy odpierali ataki, a braki w zaopatrzeniu i szerząca się zaraza sprawiła, że Turcy odstąpili od oblężenia. Grecy opanowali za to wyspę Eubeję oraz ponownie zajęli Korynt. Odnoszone sukcesy sprawiły, że Helenowie zaczęli lekceważyć przeciwnika i pogrążyli się w wojnie domowej. Do walki o władzę stanęły dwa stronnictwa – tradycjonalistów i tych, którzy dążyli do nowoczesności. Doszło nawet do przelewu bratniej krwi, ale nadchodzące wydarzenia zmusiły skłóconych Greków do ponownego zjednoczenia. Sułtan Mahmud zawarł porozumienie z paszą Egiptu, Muhammadem Alim. Muhammad formalnie był lennikiem Turcji, ale prowadził on własną politykę, będąc praktycznie niezależnym od Stambułu. Dysponował liczną, wyszkoloną przez Francuzów armią oraz znaczną flotą. Mahmud II zaproponował paszę Egiptu oddanie w zarząd Krety i Peloponezu, jeśli ten pomoże mu uporać się z powstańcami. Muhammad przystał na tę propozycję i na wiosnę 1824 roku siły pod wodzą jego syna, Ibrahima, zajęły Kretę. Następnie wylądowano na Peloponezie, po czym Ibrahim rozpoczął swój zwycięski marsz i w 1825 roku zdobył Navarino oraz Tripoli. W tym czasie Turcy zebrali nową, 24-tysięczną armię, nad którą dowództwo objął Reshid Pasza, a sułtan zażądał od niego Missolungi albo jego głowy. W kwietniu Osmanowie rozpoczęli oblężenie twierdzy. Obrońcy z uporem odpierali wrogie szturmy oraz sami dokonywali niszczycielskich wypadów. Często koordynowali swe ataki z greckimi oddziałami armatolów pod wodzą Georgiosa Karaiskakisa. Sułtan dążący do jak najszybszego zdobycia twierdzy poprosił Muhammad Alego o wsparcie. Pasza Egiptu utworzył nową armię i wysłał ją pod Missolungi, gdzie dotarto w styczniu 1826 roku. Początkowo w wyniku chowanych uraz Ibrahim sam prowadził oblężenie, ale powstańcy zadawali mu coraz większe straty. Gdy wezwał obrońców do kapitulacji, ci odpowiedzieli: pochowaliśmy 3 armie tureckie pod murami naszej twierdzy, a twoja będzie czwartą. Ibrahim poprosił więc o wsparcie Rashida, po czym podjęto wspólne działania. Nie mogąc zdobyć twierdzy od frontu, postanowiono odciąć obrońców od zapasów i wyparto powstańców z okolicznych wysepek. Dzięki temu dostawy żywności drogą morską nie były już możliwe. Atakujący próbowali desantu od strony zatoki, szturmowano mury, ale obrońcy dzielnie trwali na swych stanowiskach. Ponownie wzywano do kapitulacji, obiecywano 1 000 000 talarów za wyjście z miasta, jednakże nie robiło to na Grekach wrażenia. Niemniej jednak brak żywności sprawił, że jedzono już koty i psy, a nawet ciała poległych. Z tego powodu postanowiono szturmem wydostać się z miasta, a podczas tego manewru miano połączyć się z siłami Karaiskakisa.
W nocy z 22 na 23 kwietnia wyruszono z miasta, a obrońcy podzielili się w czworoboki, w których ochraniano kobiety, dzieci oraz starców. Na nieszczęście Greków pewien Albańczyk zdradził Turkom cały plan ucieczki, więc ci byli gotowi do walki. Na domiar złego Karaiskakis był wtedy ciężko chory i wsparcie nie było tak liczne, jak obiecywano. Powstańcy przedarli się przez trzy pierścienie oblegających wojsk, ale ostrzał artyleryjski i atak kawalerii rozbił pierwszy korpus obrońców. Niewielu z nich zdołało wyrwać się z oblężenia. Pozostałe oddziały, widząc co się dzieje, zawróciły do miasta. Jednakże wtedy spadły na nich uszykowane siły turecko-egipskie. Rozpoczęły się krwawe starcia. Walczono o każdy dom, ale Grecy byli bez szans. Kobiety z dziećmi skakały z miejskich murów do morza, a dowódca wysadził się w twierdzy, zabierając ze sobą wielu napastników. Po roku ciężkich zmagań, które śledziła cała Europa, miasto Missolunghi zostało zdobyte. Podczas nieudanej ewakuacji powstańcy stracili 2000 ludzi. Cała pozostała męska populacja powyżej 12 roku życia została wymordowana, a reszta ludności poszła w niewolę do Egiptu. Atakujący okupili zdobycie miasta 2000 poległych. Oblężenie Missolunghi sprawiło, że ludność Europy, jak i Stanów Zjednoczonych, jeszcze mocniej zaangażowała się we wsparcie sprawy greckiej. Ochotnicy udawali się do Hellady. Zbierano fundusze, broń, amunicję, żywność. Wykupywano Greków z niewoli. Tymczasem w gabinetach wielkich mocarstw miały miejsce dyskusje, jak rozwiązać sprawę trwającego powstania. Gdy Wielka Brytania i Rosja rywalizowały o wpływy na Bałkanach, austriacki minister spraw zagranicznych, Metternich, zwolennik utrzymania trwającego ładu politycznego, dzięki swym intrygom sprawił, że mocarstwa miały jedynie prowadzić mediacje między zwaśnionymi stronami. Car po pewnym czasie zorientował się w knowaniach Austriaków i stwierdził, że w sprawie greckiej będzie działać na własną rękę. Mikołaj I wydał Turcji ultimatum dotyczące m.in. księstw naddunajskich, Serbii czy ogólnie spraw związanych z oboma państwami. Osmanowie mieli 6 tygodni, by się do tego ustosunkować, inaczej car wyciągnie konsekwencje. Anglia, wystraszona takim rozwojem sytuacji, by nie stracić wpływów w tym rejonie, zaproponowała Grecji swą interwencję w trwający konflikt. Podczas zakulisowych rozmów Egipcjanie pustoszyli Pelopones, a Turcy zdobyli Ateny. Sami Grecy ponownie byli rozdarci walkami wewnętrznymi, tym razem między zwolennikami Rosji i Anglii. Jednakże ostatecznie utworzono nowy rząd i w 1827 roku wybrano Ioannisa Kapodistriasa gubernatorem Grecji. Sukcesy militarne sprawiły, że sułtan odrzucał jakiekolwiek negocjacje pokojowe. Mocarstwa Anglii, Rosji i Francji, chcące mieć jak największe wpływy na Bałkanach i Lewancie, zawarły porozumienie, na mocy którego wstawiły się za Grekami oraz zażądały od Osmanów zawieszenia broni i rozpoczęcia rokowań. Gdy Ibrahim Pasza wciąż kontynuował swą ofensywę, 20 października 1827 roku flota sił sprzymierzonych rozbiła flotę egipską pod Nawarino, niszcząc wiele fregat i okrętów oraz zabijając około 6 tysięcy nieprzyjaciół. Z racji braku zawarcia porozumienia oraz manifestu sułtana, w którym uznawał Rosję za największego wroga, siły carskie w kwietniu 1828 roku zaatakowały Turcję. Zarówno i Francja wysłała swój korpus ekspedycyjny, jednak nie wziął on udziału w walkach, gdyż po negocjacjach Egipcjanie opuścili Pelopones. Dla Turków skuteczna walka na dwa fronty była niemożliwa do wykonania. Grecy w 1829 roku rozbili ich siły pod Petrą, a Rosjanie dotarli aż pod Adrianopol. Tutaj właśnie zawarto pokój kończący wojnę, a traktat londyński z 1830 roku sprawił, że Grecy po niespełna 400 latach tureckiej okupacji i 8 latach ciężkich walk odzyskali niepodległość.